Dobry wieczór. W tabeli PGNiG Superligi oba zespoły dzieli 15 punktów, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o różnice. Goście chcą zapewnić sobie spokojny, ligowy byt. Gospodarze są pretendentem do medalu Mistrzostw Polski, a w tym sezonie wyjątkowo liczą na coś więcej niż tylko brąz. Przybylski łatwo szukał Kubę Kowalika. Indywidualna akcja reprezentanta Polski zakończona bramką numer 3 dla gospodarzy. A Puławy w bardzo prosty sposób po raz kolejny. O, znakomicie złamał to wszystko Aydin Zahirowicz, ale na szczęście dobra zbiórka. Welkafre wyprowadza Rogulskiego, który zmienił Dawidzika. Przybylski teraz do Rogulskiego. Puławy na dobrym torze do zdobycia 3 punktów. Mrozowicz. Dadej, ładnie teraz zaskoczył Wojtek Dadej Bogdanowa. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dla gospodarzy. No świetnie. Wszystko zaczęło się od tego przerzutu Dawidzika. Dobrze pracują teraz w obronie gospodarze. No i w końcu ładnym rzutem z dystansu Wojciech Dadej. Głównie kierował grą Aydin Zahirowicz, później Wojciech Dadej, ale kolejna strata. Niestety Sanek wyprowadza obrotowego Renosuke Tokuda. No teraz zbudowali dobrą pozycję i pokonał Wadima Bogdanowa Łukasz Kurzdeba. Mrozowicz, Sanek, sam i wbiega teraz Jarosiewicz na pozycję obrotowego. Ładna, dynamiczna akcja Kowalczyka, wypracował pozycję dla Pawła w 39 minucie tego meczu. Ładna, indywidualna akcja. Poinformuję, że w Piotrkowie Trybunalskim Gwardia Opole wygrywa. Kowalik zatrzymany przez Zembrzyckiego. Kniaziew. Ależ ładne trafienie Jakuba Kowalika i Rafał Przybylski. A więc ci, którzy w ostatnim czasie odpoczywali. Andrasz Welkarw rozpoczyna tą drugą część meczu od straty z drugiej linii. No i ładna indywidualna akcja Zahirowicza. Dużo będzie zależało od Tarnowian. Jeśli będą gubić piłki, to wszystko jest możliwe. Kirył Kniaziew. A ładna teraz akcja. Asystował Zahirowicz. A Rafał Przybylski popełnia błąd. Majewski będzie miał szansę na drugie trafienie z rzędu. Czy poradzi sobie z tak wysoko wychodzącym Zembrzyckim? Tak jest. Z pewnością jeszcze nie do końca dobrze rozumie się Bośniak ze swoimi kolegami. A Przybylski zdobywa w ostatnich sekundach tego spotkania 38. bramkę i końcowy wynik tego meczu to 38-23. Pewna, spokojna, łatwa wygrana gospodarzy. W zasadzie w pierwszych 10 minutach wszystko było jasne. Bardzo dziękuję, jeśli Państwo spędzili tę sobotę z serwisem Emocje TV. Zapraszam na kolejne nasze transmisje i życzę miłego wieczoru.